Hej, pisałam do Magdy, że jestem na dole, ale coś nie wiem, przyszłam po klucze. Jakie klucze? Magda, do ciebie! Spokojnie, nie do was, do mieszkania. Wiesz co, Sara dostała szału, że koronawirus, zamknęła się w domu, ja muszę otwierać Scarface. A wy co, jedziecie gdzieś? A nie interesuj się. Magda! Zaraz! Ja uważam, że to jest jakaś przesada, bo wszyscy wiedzą, że to ściema ten cały koronawirus, nie? Jak uważasz? Nie no, chyba raczej, że ściema, skoro Lena z Filipem jadą do epicentrum tego dramatu, trzymaj. No ale, że co, że do Włoch? Siema. Nie interesuj się. Super pomysł, przecież to jest, no przecież nie ma w ogóle ludzi, turystów, można sobie, wiesz... No właśnie, o tym samym mówiła Lena rano, no wy powinniście się zakumplować, dziewczyny! Nie sądzę. A ja tak, piąteczka. Dostałaś klucze? To chyba możesz już tam iść otwierać. Dobra, idę już sobie, proszę. No. Czekaj, dobra, bierz plecak. Czyli honory. O, to ty? Cześć. Lena, Filip! To pa, miłej wycieczki, ciao, ciao, wyślijcie kartkę do Scarface. A co wy wyjeżdżacie? Mam nadzieję, że nie za granicę, przecież wiecie, jaka jest sytuacja. Nie, my rano co nie jedziemy za granicę, jedziemy w Tatry. W Tatry jedziemy. No. A co to za narty? Wiesz co, no bo rodzice Filipa nam zaproponowali taki wyjazd do ich domku w górach, wiesz. No wiesz, od ludzie, góry, Tatry, super sprawa. A co ty masz? Co to jest? No, przyniosłam dla ciebie maseczki, rękawiczki. A. Nie zmieniaj tematu. Dzięki. Nie zmieniam tematu. Mela, naprawdę, totalne odludzie, drewniany domek. No i po prostu tak narty przy okazji, no pewnie skoczymy na 1-2 dni, nie? No. To dlaczego Magda ma taką minę, co? Nie ściemniasz mi. Jezus, Mela, no... Magda ma zawsze jakąś dziwną minę, przecież ją znasz. Filip, powiedz Meli, że jedziemy w... Tatry. No, jedziemy, prawda? No przecież Lena by cię nie okłamała, tak? Zostaw to. No, słuchajcie, bo taksówka właśnie przyjechała i my się zbieramy, więc wiecie. Tak, nie, no jasne, dobra, to... Dobra, tylko uważajcie na siebie. Wy okay? Też uważajcie. No. Jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Pa. Co? No co, przecież ja nic nie powiedziałam, ej. No co ta Lena kombinuje, no? Widziałeś, jak dziwnie się zachowuje? Nie no, Miśku, nie przesadzaj, przecież by ci nie okłamała, prawda? No, cytując samego Filipa. No nie wiem, Kacper. Ej, masz chwilę? Chciałam pogadać. Nie, tylko nie. Bo martwię się o Lenę. A dlaczego? No bo pandemia jest, koronawirus szaleje, a oni z Filipem jadą do Włoch. No ja nie wiem, czy to jest takie mądre. Nie zmyślaj, pewnie usłyszałeś to, co Mela mówi, a teraz próbujesz siać fermę. No a po co miałam to robić, Kacper? Wiesz co, w twoim przypadku z góry to pytanie nie ma sensu. Dobra, nie, to nie chcesz mi wierzyć, to nara. W takim na razie. Razie powodzenia. Poczekaj! Nie, Dorys, ale skąd to, wiesz? Super! Czy to prawda, Lena? Właśnie się dowiedziałam od Dorys, że jedziecie na narty, ale do Włoch. Zabiję ją. Obiecuję, że ją kiedyś zabiję. A ty jak mogłaś mnie tak okłamać, co? To ja jadę przez całe miasto specjalnie dla ciebie, wiozę ci maseczki, rękawiczki, a ty po prostu jedziesz sobie te narty do Włoch. Mela, nie narażam się bardziej niż stojąc tutaj na chodniku. Nie no, co ty wygadujesz? No w Polsce mamy tylko jeden przypadek koronawirusa. Jeden potwierdzony. I tak zaraz będzie 100 przypadków albo, nie wiem, 1000. Tak? A co zrobisz, jak zamkną granicę i nie będziesz jak miała tutaj przyjechać? No co zrobisz wtedy? Mela, spokojnie, zdążymy. A ty nie możesz na nią jakoś wpłynąć? Przecież to jest istne szaleństwo. Mela, przepraszam cię, ale ty nie wpłyniesz na moją decyzję, po prostu jedziemy i tyle. Uważajcie na siebie. Panie, naprawdę, nic się nie martwcie, wszystko będzie dobrze, naprawdę, trzymajcie się. Ja po prostu nie mam siły.